Witamy w świecie Dacji. Nazywam się Mariusz Rataj, po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi w autoryzowanym salonie sprzedaży Dacia. Zapraszam na następny odcinek. W dzisiejszym odcinku przygotowaliśmy dla Was rodzinę Sandero. W ramach rodziny Sandero zaliczamy Sandero, Logan, Sandero Stepway, Logan MCV. Spójrzcie, z tej strony zaczynamy od wersji podstawowej Access, Open oraz Logan w wersji Open, a z tej strony Sandero w wersji Laurent, Sandero w wersji Stepway, Sandero w wersji Stepway, Sandero w wersji Stepway i dwa Logany w wersji MCV, czyli kombi, Logan w wersji Laurent oraz Logan w wersji Access. Dlaczego te samochody się powtarzają? Powiem w trakcie ich omawiania. Ceniki Dacia Sandero rozpoczyna Dacia Sandero wersji Access. Tutaj mamy taki egzemplarz w kolorze błękit morski, czyli kolor podstawowy. Cechą charakterystyczną modelu Access są nielakierowane zderzaki, przód oraz tył, nielakierowane obudowy lusterek oraz klamki. W ten sposób rozpoznacie wersję Access na ulicy. Silnik zaczynający specyfikację techniczną, czyli 1.0 75SCE. Benzyna bez turbiny, w miarę nowy silnik, którego cechą charakterystyczną i ogromną zaletą jest ekonomia jazdy. Podane przez producenta około 6 litrów, śmiało można osiągnąć 93 Nm przy obrotach 3600 obrotów na minutę. W miarę swobodnie tym można jeździć po mieście oraz na krótkie wypady pozamiejskie. Następną wersją w cenniku Sandero jest wersja Open. I również tutaj mamy wersję Open, nawet w tym samym kolorze co wersję Access. Zwróćcie uwagę, zderzaki już są lakierowane. Zwróćcie uwagę, w standardzie znajdziecie również przednie światła przeciwdźwiękowe w obudowach w kolorze chromu. Również wersja Open jest bogatsza od wersji Access. Znajdziecie tam radio z Bluetoothem, zestawem głośnomówiącym. Znajdziecie centralny zamek z pilotem, elektryczne szyby w drzwiach przednich oraz możliwość doposażenia choćby o klimatyzację. Również w wersji Open jest możliwość zamówienia innego koloru niż błękit morski, niż podstawowa bielalpejska. Możecie domówić kolor metalizowany z palety kolorystycznej Daci Sandero. Kolejnym modelem, który prezentujemy, jest Dacia Logan, również w wersji Open, czyli lakierowane zderzaki, przednie światła przeciwdźwiękowe w standardzie, ale ciągle mamy obudowy lusterek w kolorze niemalowanym. Kolor bielalpejska, myślę, że całkiem ładnie ten samochód w tym kolorze się prezentuje. Dość powiedzieć, że dosyć dużo białego Logana sprzedajemy. Paleta silnikowa, podobnie jak i w Sandero, również w Loganie, będzie to 1.075 koni SC, czyli benzyna turbo do ładu, bez turbiny, przepraszam, ten ekonomiczny silnik. Myślę, że bardzo dobra propozycja jest to dla osób jeżdżących zdecydowanie po mieście. W wersjach Open, Logana i Sandero możecie domówić również turbo doładowany silnik 1.0 stokonny, czyli ten sam, który jest w Dusterze, co więcej z instalacją gazową, czyli dopłata tylko 1000 zł, polecam. Ciekawostką w przypadku Logana, porównując ceny do Sandero, jest taka, że Open i Open Logana, Logan będzie tańszy 1200 zł. Szybki rzut oka na tyły samochodów. Zwróćcie uwagę, Sandero jest oczywiście hatchbackiem, a Logan jest małym sedanem. Mały sedan dłuższy o 27 cm, rozstaw osi dłuższy o 4,6 cm, skutkuje to większym bagażnikiem. 510 decymetrów sześciennych, można naprawdę bardzo dużo tam włożyć. I w Sandero 320 decymetrów sześciennych. Przechodzimy do następnej wersji wyposażenia. Dacia Sandero wersji Laurent. Zwróćcie uwagę, już tutaj znajdziecie lakierowane obudowy lusterek, lakierowane klamki i inne nieco kołpaki niż w wersjach podstawowych. Również wersja wyposażenia
jest bogatsza, wyposażona w standardową klimatyzację, regulację wysokości fotela kierowcy, centralny zamek z pilotem, elektryczne i podgrzewane lusterka wsteczne, regulacja kolumny kierownicy, czyli ma wszystko w zasadzie, co powinno mieć auto, bez jakichś tam fajerwerków typu nawigacja, kamera cofania, chociaż to też można domówić. Akurat ten egzemplarz w kolorze Beige Dune jest to jeden z ostatnich egzemplarzy stojących na naszym placu z roku produkcji 2019. Polecam do zakupu, ponieważ tutaj możemy dać, jak na Dacie, całkiem duży, całkiem fajny rabat. Silnik 990-konna, turbo doładowana, a benzyna oczywiście, znana z Renault, z Clio oraz z Captura, dająca niezłą dynamikę jazdy. Polecam. Dacia Sandero w wersji Stepway. Mamy tutaj trzy egzemplarze w kolorze brązowy Vision, w kolorze czerwony Fusion oraz kolor podstawowy biel alpejska. Dlaczego trzy? Już tłumaczę. Dacia Sandero, wersja Open Stepway, czyli taki dobrze wyglądający, sugerujący bogatą wersję, kosztujący ponad 50 tysięcy. Open Stepway jest wersją nieco uboższą. Kosztuje około 40 tysięcy lub nawet ta podstawowa wersja niecałe 40 tysięcy. Silnik benzynowy 1.0, 75 koni SCE, czyli ten w wersji podstawowej. Ten silnik w wersji Stepway Laurent w ogóle nie występuje. Jeden z nich. Kolejny egzemplarz postawiliśmy tutaj, żeby pokazać nowy kolor w palecie kolorystycznej, czerwony Fusion. Do niedawna występował wyłącznie w Dusterze w wersji Techroad. Już wszedł do oferty standardowej. Bardzo mi się podoba, dlatego go tutaj postawiliśmy. Również silnik benzynowy 1.0, 75 koni SC, bez turbiny, średnie spalanie na około 6 litrów. Ile będzie palił, oczywiście zależy wszystko od Was. Wersja Sandero Laurent Stepway, czyli Stepway pełną buzią, 100-konny silnik, zagazowany, 170 Nm przy obrotach 2250. Przepraszam, przy obrotach 2000, czyli dostępność mocy, dynamika jazdy i ekonomia. No tutaj 100 koni w gazie, co byśmy nie robili, będzie i dynamiczny, będzie i ekonomiczny. W kolorze biel alpejska super wygląda. Elementy dodatkowe, charakterystyczne dla wersji Stepway. Osłony nadkoli, osłony progu, felgi strukturalne. Z daleka, z tej odległości na pewno nie zobaczycie, że jest to felga stalowa imitująca felgę aluminiową. Czy ten samochód źle wygląda? Myślę, że rewelacyjnie. Przyjrzyjmy się, jak te samochody wyglądają od zewnątrz. Ciekawy jestem, czy zauważycie różnicę między wersją Open Stepway a wersją Laurent Stepway. Maciek to teraz pokazuje i idziemy. Czy już wiecie? Ozdobny element zderzaka tylnego w wersji Open Stepway nie występuje. Ozdobna końcówka rury wydechowej również w wersji Open Stepway nie występuje. I to tak naprawdę chyba zewnętrznie są to jedyne elementy odróżniające obydwie te wersje. Logany MCV. Po lewej wersja Laurent, czyli dosyć bogata wersja jak na Dacie, w kolorze metalizowanym szary komet. Po prawej wersja Access w kolorze biel alpejska, wersja absolutnie podstawowa, wspomaganie ABS, cztery poduszki powietrzne. Dla oszczędnych, tak można powiedzieć. Ale największą zaletą Daci Logan MCV niekoniecznie jest jej wyposażenie, ale funkcjonalność. Samochód o długości 4,5 metra z przeogromnym bagażnikiem. Bagażnik 573 decymetry sześcienne, można tutaj naprawdę bardzo dużo załadować. Wypady weekendowe z przyjaciółmi, wakacyjne, do małego biznesu, do przewozu różności nie zabraknie tutaj miejsca, w szczególności, że możemy złożyć oparcia tylnej kanapy. To, co tutaj widzicie, jest to wyposażenie standardowe, znajdujące się w każdym nowym aucie, czyli gaśnica, trójkąt, apteczka, antena plus książki gwarancyjne i instrukcje obsługi. Pokazujemy to, żebyście wiedzieli, że coś takiego przy zakupie nowego auta musicie mieć.
Dacia Logan MCV również fajnie się prezentuje. Proszę zwrócić uwagę, stylistyczna prostota, bez fajerwerków, po prostu normalne, duże, funkcjonalne kombi. Dacia Logan MCV oczywiście dzieli silniki razem z Sandero, razem z Loganem, z sedanem, czyli 1.0 75 koni SCE oraz 1.0 TCE 100 koni turbo z możliwością fabrycznej instalacji gazowej. Różnica ceny między benzyną a gazem to jest tylko 1000 zł. No chyba wiadomo, co będzie się lepiej sprzedawało. Ufam, że również ten film znajdzie Wasze uznanie. Staraliśmy się jak mogliśmy. Jak wyszło, sami ocencie, czekamy na komentarze, na lajki, łapki w górkę, niekoniecznie w dół. Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie. Jesteśmy otwarci na Wasz kontakt do nas, do Maćka albo do mnie, na telefony komórkowe. Dzwońcie z zapytaniami ofertowymi. Bardzo chętnie sprzedamy Wam te samochody. Maciek albo ja, telefony komórkowe. Dzięki za oglądanie naszych filmów, za przychylne komentarze, za lajki, za subskrypcje. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.dacia-lublin.pl. Znajdziecie tam pełną ofertę naszych samochodów stojących u nas na placu. Cóż więcej, życzę dużo zdrowia i do zobaczenia w następnych produkcjach.